Już za chwilę święta, a na Voyan Shop mamy bardzo dużo rzeczy, które będą idealnym prezentem pod choinkę. Gwarantujemy, że kiedy rozpakujesz swoją świąteczną paczkę, będziesz najszczęśliwszy ze wszystkich, ponieważ dołączysz do Voyan Team! Nie czekaj i zamów swój wymarzony prezent na voyanshop.pl. Siemano, kolano tutaj, Voyano, Golemos, jest ze mną Nubanos, Bambanie... Jestem za tobą, nie musiałeś mnie uderzać. Przepraszam, ja zapomniałem. Ja nie mogę, patrzcie, rączką zadałem mu tyle. Tylko dwa serca ci zostały ogólnie. Dobra, tak no mocna jest ta zbrojka. Już nie będę robił, przepraszam. Jest ze mną również Kati i jest ze mną haker, ale w formie pisemnej. Napisał tak: muszę coś załatwić, dlatego nie będzie mnie przez chwilę. Przygotowałem dla was kilka zadań. Nowe wieżowce zawierają informacje. I spójrzcie, faktycznie nowe wieżowce pojawiły się na Voyanowicach w wersji hakerskiej. Jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to tak, jesteśmy w świecie hakera i to są Voyanowice hakerskie. Patrzcie, jak dużo tych wieżowców się pojawiło. Nie. Wy to widzicie? Nie. Patrz, ile tych... Mnie to nie podoba, szczerze, ja się trochę boję tu być, czuję taki wewnętrzny... O, ja też, widzisz? Gdzie widzisz mnie? Widzisz mnie? Gdzie się niepewnie czuję się. A, ty tutaj jesteś. No bek. Tutaj czytam to. Spokojnie, będzie dobrze. Czyli jakieś informacje są w wieżowcach. Tutaj jest portal przenoszący, sam nie wiem gdzie. Wygląda jak portal hakera. Póki co tam nie chcemy wchodzić. Widzowie, mała informacja do zamówień na voyanshop.pl. Jest dodawane obecnie nowe zdjęcie z autografem. Tak, zrobiliśmy nowe zdjęcie i teraz patrz, jakie ładne jest. I taki autograf. Fajowe. Ręcznie podpisywany. Tak, fajowe Voyan Team. Więc jeżeli ktoś kolekcjonuje na przykład nowe foteczki, no to będziecie mieli fajną nową foteczkę do swojej kolekcji, jeżeli jeszcze jej nie macie. Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie, voyanshop.pl, klikajcie, oglądajcie i słuchajcie. Sprawdźmy w takim razie faktycznie w każdym wieżowcu, no przynajmniej w tym wieżowcu jest jakaś informacja nowa. W tym też. Tak? Dobra, to może tutaj przeczytajmy najpierw. Mój przyjaciel tu jest i was zniszczy, to wszystko zacznie się wkrótce. Co to znaczy mój przyjaciel tu jest? To napisał... To haker napisał? Może haker ma tu jakichś znajomych, rodzinę albo kogoś, wiesz. Widzowie, jak my jesteśmy. Widzowie, nie wiem, o jakiego przyjaciela mogło mu chodzić, czy może chodziło mu o on? Ale przecież on, to ja go trollowałem jako postać on, może czas go strollować właśnie. Widzowie, nie mam pojęcia, ale ma tu jakiegoś swojego przyjaciela. Może wy macie pomysł, co to jest za przyjaciel. Chodźmy sprawdzić w kolejnym wieżowcu, co jest za informacja. Dobra. To jest mój wieżowiec kopalany. Tak, to jest twój, taki właśnie w wersji niedirtowej. Wasze zadanie to spalić wszystkie skrzynie w domach razem z rzeczami w środku. To nie są żarty. Nie. Jeśli nie. tego nie zrobicie, Voyanowice over. Czyli koniec. Over, ja nie zrobię tego, ja tam mam zbrojkę, no muszę ją zabrać najpierw. Mogę zabrać. Tak go powaliło, że tak no, powiem krótko. Trzeba będzie na pewno zniszczyć te wszystkie rzeczy, ale jest jeden plusik. Nie napisał, że mamy spalić, zniszczyć te rzeczy, mamy ich nie zabierać. Możemy chyba zabrać tyle, ile możemy rzeczy. Po prostu mamy spalić wszystkie skrzynie w domach. Czyli to tyle. No właśnie, hakeros bambanieros. Czekaj, ale spróbuję z nim się skomunikować. Hakeros bambanieros, czy ty mnie słyszysz w tym momencie, hakeros bambanieros? I co? Nie, nic nie odpowiada. Wydaje mi się, że on faktycznie teraz gdzieś poszedł. W takim razie nas też przy okazji nie widzi. Patrzcie, tutaj jest kolejny wieżowiec. Sprawdźmy, co tutaj jest napisane. Jestem bardzo ciekaw. Nie, to jest, się robi dziwne, że on tyle tutaj do tego. No to jest... Nauczcie się kultury, jesteście chamy i prostaki. Co? Patrz, widzisz? Co za debil? Co to jest? Czemu tak napisał? Też nie wiem. A może to ten przyjaciel jego napisał, bo to dziwne, to nie w stylu hakera. To totalnie nie w stylu hakera, ale ma rację. Ej, dobra, to musimy zniszczyć wszystkie skrzynie na Voyanowicach. Chodźmy, zacznijmy od skrzyni Paliona. Tutaj jest jakaś skrzynia, więc już niszczymy ją, niszczymy. Ale spalić musisz, a nie zniszczyć. Spalić? A nie ma jak spalić skrzyni, trzeba je chyba zebrać i wtedy dopiero wyrzucić jako itemki i spalić. Możliwe, i itemki w środku też trzeba spalić, no właśnie. Macie zapalniczkę? Więc od razu pal, no właśnie. O, mam tu zapalniczkę, jest super. Ale lawa by się przydała, tak szczerze, lawa by łatwiej to wszystko spaliła. No ale szkoda tak bez paliona mu palić wszystkie itemki, nie? Ja wiem, ale to dało nam zadanie na teraz, musimy je wykonać. Ja się boję, to nie jest dobry pomysł, palion będzie Dobra. Zły. Niszczę i palę, słuchajcie, patrz, niszczymy. I słuchajcie, palion. Ja nie mogę. Niestety. Palion pomyśli, że my to specjalnie zrobiliśmy. Zabierzemy jego najlepsze rzeczy, jakie no tutaj właśnie, ma. Tak. Dobre itemki, bo weźmy. Dobra, palimy. Widzowie, widzicie? Haker, widzisz? O, wezmę szmaragdy, bo mogą się przydać. I palimy. Dobra, jak będą jakieś diaksy, to też zabierajcie.
Ej, tam był netheret! O, na szczęście netheret nie jest rozwalany. Dobrze, zabieramy netheret. Netheret jest mega cenny, więc widzowie, 22 prawdziwe zgliszcza. Pradawne zgliszcza. Skąd on ma tyle netherytu? Czy on go kiedyś tyle kopał? No, ciekawe. Dobra, Nubek, chcesz sobie zjeść zupę z gziba? Nie lubię gzybów. No ale to zjedz, Nubek, nie ma co się marnować. Dobra, pyk. Właśnie, nie lubisz gzibowej. No właśnie, gziby. Dobra, to rozwalone. Szkoda, że nie ma tej skrzyni, co była tutaj. To było pełno diaksów. Gdyby to było dosłownie jeden poziom niżej. O lol, jest skrzynia wypełniona blokami szmaragdów. Ała, złapałem to wszystko, badziewie całe złapałem. Nie podoba mi się to, wow, badziewie. Szmaragdy, szmaragdy. Dobra, tylko muszę zrobić miejsce sobie na te szmaragdy, wiesz. A, tam jest... O, diaksy! Super! Jakieś płyty, obsydian może też się przyda, więc wezmę. Fajerwerki to chyba nie. Dobra, tyle będzie git. Nie, pek, chłopaki, pek. Pomocy. Co się dzieje? Gdzie ty? Potrzebuję. Kati Matifon, jak ty to zrobiłaś? Jak do tego doszło, nie wiem. Masz dirta i chciałeś mi do góry tam wsadzić, żeby nie wyszło nigdy? Dobra, nie chciałeś mi pomóc. Przepraszam, Palion, ale musimy to zrobić. Haker tego od nas wymaga. Jaraj się, jaraj! Dobra, wychodzimy. Tutaj zrobione, więc idziemy dalej. Wszystkie tutaj skrzynie zniszczone, wszystkie. Okej, idziemy dalej w takim razie. Teraz domek. Teraz do Nuba. Domek Kati jest po drodze, więc chodźmy. Nie, teraz do Nuba. Ja muszę chwilę oswoić się z tą sytuacją. Nie. Domek Kati musi być. Wybierzesz najlepsze rzeczy, jakie masz. Opa, tutaj nie ma nic ciekawego na przykład, więc można spalić. Dobra, palimy. Nie, no proszę, ja tyle tu zbierałam. Ale to jest świat hakera, to nie są prawdziwe wojanowicy. To jest na luzie. Czekaj, tylko potrzebuję tej kolejnej. A to skoro to nie są prawdziwe wojanowice, to patrz to. No świetnie, Nubek, bardzo dobrze się bawisz. Naprawdę, bardzo dobrze się bawisz. Ale to trzeba nie jest niszczyć. Zabawne, Nubek, naprawdę, ja walczę o życie. Ja walczę o życie, a życie jest na szczycie. Dobra, mam te. Ale zobaczcie, jaką mam zbroję. Może coś się stanie, jak wszystkie zniszczymy. Tym, ojejku, ile tego jest, dobra, ale wyciągajcie rzeczy, które są tam ważne, bo nie chce mi się przez to szukać. No czemu, Nubek, nie sprawdzasz? Nubek, nie sprawdzasz, poczekaj, Nubek. No nie rób, bo ja nie mam zapalniczki nawet do niszczenia. Nubek, poczek, co wygląda, Picko. Nie, Picko, no nie rób, dobra, kurczę. Jesteś rozwalany, zaraz cię zabiję, zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę. No nie jest fajnie, zobaczymy, jak będziemy palić swojego dirta. Netheretowe kilo, tutaj był Nubek, czy ty jesteś totalnie walnięty na głowę? No. Ja niszczę teraz u ciebie skrzynki. No, Nubek, poczekaj! Jak niszczysz u mnie skrzynki, to wiesz co zniszczę? Dirta całego twojego. Nic tak, nie zabierzemy dirta. Nic nie zabierzemy dirta. Nie, już idę. No dobra. Paczek leży! No widziałem, jak leżysz, śmiesznie leżysz. Dobra, czy jest gdzieś krzesiwo? Ja nie mam nigdzie tego krzesiwa. Gdzieś tu było, gdzie spaliłeś. Dajcie mi krzesiwo, na pewno tam gdzieś jest. Proszę, dajcie mi krzesiwo. No właśnie. Proszę, dajcie mi krzesiwo. Jak dacie mi krzesiwo, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dajcie mi, proszę, krzesiwo. Proszę, dajcie mi krzesiwo, proszę. Nubek umarł tu. Jest lepsze. Co? Masz lawę? No. Gdzie? No nie, no po... Wziąłem. O, to dej, no i super, milion razy lepiej. Cyk, 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 cyk. Wybacz, Katy. O, fajerwerki, to zabieram. Szukajcie, może elytrę znajdziecie, przejrzyjcie to. Ja mam elytrę, mam elytrę. Tak, dobra, ja jeszcze nie mam niestety, a szkoda. Dobra, to nie spada, dobra, pyk. Hej! Czy ja tu widzę elytrę? Nie, to nie jest elytra, to jest barwnik. Aj. A szkoda. Ej, no, kto tutaj rozwalił znowu to? Ja, Nubek. No Nubek, ty kurde. Dobra, wiesz co? Ale tu nie ma nic. Dobra, wiesz co? Kolejny no raz. Dobra, nie, no już no. No jak tu nic nie ma? Na pewno tu coś jest, patrz, znalazłem. Nubek, no właśnie. Koksy tutaj są, a ty prawie rozwaliłeś tą skrzynię. Debinu totalny, najbardziej zdebilonowy. Co? Ale denerwujesz, Nub. Panoszysz się, zaraz ci spalę wszystkiego, całego dirta. Dobra, tu netheretowy kilo w sobie zabiorę. Zabiorę. Ej no, wszystko zabierasz? Nie, tylko netheretowy kilo ci zabiorę. Dobra, fajerwerki. Patrz, Nubek, to, widzisz tego dirta? Dobra, a, zaraz ci go spalę. Nie, no dobra, to daj. To też wyrzucam, ja nie mogę, jaki ja mam syf. To przecież się zajmie wiecznie już to wszystko zniszczenie tego. A gdzie, no, gdzie jest ta lawa, którą myliście? No mam. No to pal już, to pal. Palę, bo ja to... No, wszędzie ktoś to rozrzuca. Co to ma być? Dobra.
I po co ten dirt tu nad głową? Nubek. Tutaj już nic nie ma, więc można rozwalić. Ja wytrzymam zaraz, co tu robi ten dirt? Mam nadzieję, że nigdzie nie przeoczyliśmy jakiegoś... Nie przeoczyliśmy, ale trudno. Jakiejś fajnej rzeczy, na przykład no właśnie elytry, to byłoby mega słabe. Pek, pek. Pek. No, co jest? Nie mogę na tym wylać. O, dobra. Ty, bo sam zaraz w to wpadnę. A takie skrzynki, które mam w tajnej bazie? Ojejku, nie wiadomo, czy haker wie o tej tajnej bazie, bo jeśli wie, pewnie wie. Ej, tam się coś świeci, tam się coś świeci, widzisz tam? Gdzie? O nie. O, dobra, już zniszczona, dobra, dobra, to mniejsza. Okej, dobra, chodźmy, zniszczyliśmy wszystkie skrzynie, chodźmy teraz do nubka. Nie tędy, idziemy dookoła. Tędy, tędy, no nie, tędy, tędy, no nie wytrzymam tędy, z wami. Tędy, tędy. A to i tak są... Patrz, powiem, widziałeś to? Widziałeś to? Co? No chodź, zobacz, no, chodź, chodź. Patrz, co znaleźć pod katidołem. No. Co to jest? Tajna baza hakera. Na hakerowicach, czy to na Wojanowicach też jest? Na Wojanowicach też to jest. Patrz, ile to jest diamentów! Ale baliśmy się zabrać, bo to może być jakaś pułapka. A, ja je zabieram. Ej, ale straszne to jest! Czemu to są jakieś brzydkie... Dobra, wiesz no, co, ja tutaj nie chcę tego oglądać. Dobra, schowam te wszystkie diamenty w skrzynię, żeby nie było... Ej, ale straszny na maksa! Co to za pokój w ogóle, ty, straszny! Ja idę stąd, ja idę! Ja też idę, my już z nubem tu biliśmy i to nie było fajne. No, nie dziwię się, że chcecie stąd pójść, ja też bym chciał jeszcze stąd pójść. Jeszcze jak tu weszliśmy, to zaczęły pioruny walić po całych Wojanowicach. Pierona! Walił, ta? Pierona! To jest znowu przejście do twojego domu, nubano, nie chcę dobra. Tego więcej. I pięknie widzowie, spójrzcie, mamy to wszystko ładnie ogarnięte. A tego kilofa już nie potrzebujemy, jak mamy netherytowy, to nare. I jeszcze tego też nie potrzebujemy, dobra. Zabieram tą skrzyneczkę, ale... Patrz, musisz szalić nubkowi całego dirta. O, no właśnie, nubek. No nie, nie, tutaj jesteśmy, tutaj. Gdzie? Tutaj jest cały dirt nubka, chodź. Gdzie to jest? Gdzie to jest to przejście? Halo! No my tam zrobiliśmy przecież. O, dzień dobry. Hello. Dobra. Hello. Hello. I gdzie są te skrzyneczki? Tu? Dawa. Dobra, rozwalamy. No kurde, dobra, to zniszczycie. O, rozwalamy. O, dobra, niszczymy to wszystko, niszczymy. Czyli została tylko w sumie moja część. Moje rzeczy. Dobrze. A nubek, spoko. Gdzie trzymasz dirta? Właśnie, nubek, nie może być tak, że cokolwiek, wiesz, nie zostało. Jeszcze ukrywasz, na dole jest no, przecież pasz. O my god, nie, ja na to się nie zgadzam. Powiem, daj tutaj skrzyneczkę twoją. Gdzie? Chowamy to. O! Chowamy to. Dobra, trzymaj, schowaj się tu. Do tego. O, dziękuję. To będzie twoja skrzyneczka. No i dobrze. O, ty masz nawet zbroję! Stary, what tego? Co wiem, masz zbroję? Nie musisz pipsy. Jeszcze 3 sekundy i niszczę. 3, 2, 1. Nie, nadam ci jeszcze chwileczkę. O, już się tak stresowałem. Niszcz! Dobra, niszczę. On mi niszczył cały domek, a ja no nie mogę zniszczyć dirta. Ja już mam dość, to zniszczmy, to też zniszczmy. Weź sobie tą skrzyneczkę nubano. Wziąłeś? Zgit? Wziąłem. Zadowolony, ja nubano? Ja też miałem taką skrzyneczkę i ktoś mi ją spalił. Miałaś taką? O, akurat one się przydają. O nie, jak my mamy spalić ona te rzeczy? Wypełniona. Może tutaj też będzie jakaś. Taka skrzyneczka. Patrzymy. Tu będzie ciężko się paliło, nie? No właśnie, tu będzie problem, to się w ogóle nie będzie paliło. Nie wiem, co my mamy zrobić w takim razie. O, oj, tu będzie tu zabawy, oj, będzie zabawy. Myślę, że damy radę. Dobra, to rozwalam to po prostu. W takim razie może woda to jakoś wchłonie. Ej, tu jest pełno jakichś książek. To mamy rozwalić? To się może przydać. A jakie tam są enchanty? Może zoba, jakieś słabiackie? Zoba. Jak słabiackie to nie bierzemy. Udrakik jeden, ochrona jeden! Łoba! Łobagi! Łobagi! O, mroźny piekur, to by się teraz tutaj przydało. O, mam pomysł. Ale czekaj, nie mam żadnego... A diaksy mam wszystkie schowane. Gdzie jest jakiś crafting table? Mam ja pomysł. Diaksy, jak chcesz. A masz crafting table? Dobra, to zrobię. To rzuć mi te kilka diaksów, które tam masz. Tak, żebym mógł je złapać. Okej. I teraz patrzcie na to, mam giga mocny pomysł, widzowie. A, akurat dobrą ilość mi dałaś, więc git. O nie, Nubek, już to zniszczyłeś. Ale dobra, na szczęście. Nie niż wszystkiego tak szybko już. No robimy to i idziemy, ja się boję hakera. Co robić, co on mówi. O, dobra, mam lewe. Jest dobrze. I patrzcie, w jaki sposób to zniszczymy. Ja! Yes! Ej, ja później chcę te buty. A ja chcę to niszczyć! Tak. Nubek, czemu to niszczysz? Wpada to do wody, debinu! Debinu największy.
liczy się, żebyśmy to zrobili szybko, a nie. Ale nie zrobimy tego szybko, jak nie, to będzie to w wodzie. Jakościowo, Nubek, jakościowo. Niszczymy. Dobra, bo ja już nie mam kompletnie tutaj niczego. Dobra, one znikną przecież te jeszcze ikonki, w ekwipunku mam pełno totalnie niepotrzebnych rzeczy, jakieś pek, to wyrzucamy, dobra, jest git. I palimy. Nara, dobra, zabieram to kowadło w takim razie. Dziękuję bardzo. I słuchajcie widzowie, lecimy teraz do mnie. Ostatni przystanek to właśnie Voyant Team. A w moim domku troszeczkę tych skrzynek jest. O, jeszcze tutaj jest skrzyneczka. Dobra, niszczymy. Lawujemy. No właśnie, lawujemy. Okej, git. W sumie nie czuję takiego bólu, widzowie, ponieważ to tak naprawdę nie są nasze skrzynie, tylko są zaraz skrzynie zobaczymy, światakera. Czy ty nie czujesz bólu. Zaraz zobaczymy, jak przyjdzie do twoich skrzyneczek. No właśnie! Ej, ale Nubek, jak zniszczysz, to dobra, jesteś rozwalany. No czemu? No bo poczekaj, bo tam są ważne rzeczy. No kurde, ty debilu. No jeden, tylko jeden, nie. Idziesz. Idziesz taki do. No Katy! To były dobre rzeczy! Dobra, no wiecie właśnie. Co? Zakładam te buty, teraz jeden shot i nie żyjecie. A Katy nie zabiłeś! Bo ma zbrojkę, którą zaraz zabiorę jej. Nie. Patrz. O! No nie! O! No co, no spróbuj. Kurde, Bele, dobra, poczekaj chwilę. No nie zabijaj mnie! Co za banda totalnych debinów! Nubek, co zabierasz rzeczy od razu? Co płaczesz, Nubek? Lamusie, chodź teraz. No, słuchajcie, to były takie rzeczy, itemki, ja nie mogę. Gdzie jestem? O kurczaki, walka! Walka! Ej, my nic sobie nie... Dobra, nie rób, bo się zniszczy zbrojka. Kurczę, niszczy się zbrojka, zaraz nie będzie czym walczyć na hakera. Ty debil, no przecież to nawet nic nie zabiera HP. Tak, no dobra, nie rob. No kurczaki, ale ty jesteś no. Dobra, wiesz co zrobię? Ale się denerwujesz, widzisz? A no, z nas się śmiałeś. Bo, ale on zatrzymał się, no czemu tak robisz? Ja próbowałem. Mówiłam ci, że dopiero jak dojdzie do twoich rzeczy, to zaczniesz się stresować. No ale w twoim domku też chciałem go ogarnąć. To są. Słuchaj, twoja, to są fałszywe. Dobra, to walić to, rzeczy. Ja tych rzeczy nie to chcę. To są fałszywe rzeczy. Nie, no dobra, żartowaliście. Nie spalam, nie ma, walić się. Nubek, no kurde, coś ten narobił. Nie możemy się tak zmanipulować, hakerowi, walić to są fałszywe rzeczy. No nie, poczekaj, serio, poczekaj. Spalone już wszystkie. Ty się nie, spajam? On spalił wszystkie diaksy, co ty zrobiłeś, Nub? Spaliłem wszystkie diaksy, całe żelazo. Pojan. Co? Ja nie wytrzymam. To są fałszywe rzeczy, nie możemy tego ratować. Musimy biorę z tego dirta i go o, palę. Wezmę jeszcze tutaj tą skrzyneczkę, wsadzę tutaj te rzeczy, dobra. Mek. Potki na niewidzialność akurat się przydadzą, więc super. A co tu za badziewie? A, zostało jeszcze całe pomieszczenie tutaj, widzowie. Mamy też. A, o, mam pomysł, jak zrobimy, fajnego. Co z tym pomieszczeniem zrobimy. Tylko zabiera tutaj w tym przypadku te kilka rzeczy. Bo mamy refy, główka jakaś paliona. O, diaksy. Aż diaksy. Tu, zobacz sobie w tej skrzyneczce, tu, o! O, 2 litry! Ale jazda, totem nieśmiertelności, ile diaksów! Ja nie mogę! To co, palimy? No, palimy, tylko wyciągnę najważniejsze rzeczy. Weź, możesz sobie te diamenty nawet wziąć, jak chcesz to. A gdzie są te diaksy? No, w tamtej środkowej skrzyni. Ja nie mogę! Ile jak? Tego jest? Dobra, pali te ziemniaki. Ja pobrałam tyle ziemniaków. Ty jesteś debinem! No właśnie, bo ciągle niszczysz, a masz poczekać. Bo to są fałszywe rzeczy, nie są prawdziwe, wy się dajecie omnipulować. No, może są nieprawdziwe, ale nam się przydadzą, jak trzeba będzie walczyć z hakerem, ty tego nie rozumiesz. No właśnie, noob jeden. Ale ty jesteś... No nie, no zaraz cię sklepię normalnie. Dobra, mam pomysł, jak się pozbyć tego mojego Gaugana. Cyk, cyk. Spadaj. Daj mi rzeczy moje, no. Nara! Nubek. Dobra, zabrałeś stąd te rzeczy? Patrz, tamta skrzynia to jeszcze biorę ostatnie diaksy. Ojejku, tutaj też są? Dobra, i ja nie mogę. Kolejne kowadła, super. Magiczne. Elo, na mego. No kurczę, ty mały gnomie, skąd ty masz taką zbrojkę? Skąd ty masz taką zbrojkę? No spali mi całą chatę! Nie dam rady.
Widzowie, widzowie. Dobra. Kurde. Skąd ty masz takie rzeczy? Oddawaj je. Ale Nubek, ty mówisz, że to jest fałszywe wszystko, ale tobie nie, nie można jakby nic zniszczyć. No tak. No, tak. Dobra. O, mamy oko Endera. Jakbyśmy potrzebowali oko Endera, żeby dostać się na przykład do świata Enderu, to wezmę. Czy coś jeszcze tutaj mamy, widzowie? Wydaje mi się, że już nie. Wydaje mi się, że już można niszczyć. No wiadomo, są tutaj jeszcze mega mocne rzeczy. No tak, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, proszę pana. No co za mały gamoń. Całą zbroję mi zniszczyć. Nie sądziłem, że największe. No zbroję mi rozwalasz! Ty, skąd ty masz takie rzeczy? Dobra, nie mam. Leżały. Gdzie? No co jest ukradł. Ty co mnie spaliłeś w nawie? Ty dziadu! Dobra, dobra. Zniszczyliśmy wszystko w sumie. Nie wiem, mi się wydaje, że już nic nie będzie, tak miał wszystkie diaksy. Ej, kolejna elytra! Dobra, widzicie, są tu jeszcze rzeczy. A masz jakąś taką enchantowaną? Nie, no trzeba będzie zrobić ten samemu zenchantować. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Wydaje mi się, że już nie, ale naprawdę to były mega cenne rzeczy. Dobra, rozwalamy. Nubek, w końcu możesz robić to, co kochasz. I widzisz, wystarczyło po prostu sekundę poczekać. Debilu mały, totalny, smrodzie mały. Ja, ile rzeczy. Dobra, już nie mam nawet tej z siekierki. Rozwaliamy się. Ty, bo zaraz, zaraz rozwali mi się chyba ten Minecraft. Lagi będę miał takie, że skraszuje mi komputer. Dobra. No, żeby tak nie było, nie? No właśnie, żeby tak nie było. Dobra, wypsujcie to, a ja to będę palił. O ja. O ja. Ja muszę pilofem to robić, bo nie mam siekierki. Ja też już nie mam siekierki. Mam tyle surowców rzeczy, ale nie mam siekierki, widzowie. No było ciężkie to jest palenie. Ile diaksów? Nubek, wymień diaksy. Ale ty, Nubek. Nubek, weź ty tego diaksa. Dobra, palę to. Już mamy za dużo tego. Nie wytrzymam. Dobra, niszczymy to wszystko. Wszyscy na pokład niszczenia. Nubek, niszcz. O, główka tego. What? Patrz, naprawiony deal. Ej, właśnie, a co ja miałem zrobić? Czekajcie, czekajcie, patrzcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Przecież to będzie lepszy sposób na zdetonowanie tego. No, ja to miałem od razu zrobić. Patrz, i detonacja. Ma ktoś zapalniczkę? Nubek, ty masz. Miałeś chyba gdzieś. No ma. Nubek, zapalaj, dawaj. Dawaj. Zapalaj to! O! Ewakuacja! Uwaga! Wow! 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 Spójrzcie, nie ma ej, nic! Ej, puchaty se rozwaliłeś, wiesz o tym? To jest świat hakera, to mnie nie interesuje! Widzowie, zniszczyliśmy wszystkie skrzynie, zrobiliśmy to, co prosił nas haker, więc mam nadzieję, że będzie zadowolony. A, jeszcze ta skrzynia. Dobra, to ta skrzynia. O ja! Tu są dużo lepsze rzeczy. Ty, jak jeszcze zwykle, jak zwykle, jak zwykle, mały gnomie, ty. Zabierz te rzeczy, Kati, szybko, zabierz te rzeczy! Zabierz te rzeczy stąd! Najważniejsze. No, ale nie wiem jakie w sumie. No, z enchantem jakieś miecze, coś, żeby ten mały gnomik nie mógł tego rozwalić. No dobra, no! Patrzcie, ile nówką tutaj jest. Ej, patrzcie na to. Co ty za... No chodź, ja będę go zabijać, a ty sobie weź te rzeczy, bo nie wiem. A ja już nie mam dobra, miejsca nie będę wyku. Już, dobra, już nie będę, już nie będę. Ta, nie będziesz, tak. No bo przydaj się i udostępnij EQ swoje trochę. Ja nie wiem, co już mam wyrzucać ze swojego EQ. Ja też nie, już jedzonko wyrzucam, a jedzonko dobra. Się przyda. Niszczę to, można to niszczyć w takim razie teraz. Dobra, pyk. Niszczymy jedną stronę. Słuchajcie, i drugą. Dobra, i widzowie. Całe ej, szkoda rozwoju. Mi, bo to są naprawdę dobre itemki, a patrz w to. Dobre, no niestety tutaj nic nie ma. Już nic gdzie nie Nubano? Ma. O, Nubano. Nubano! Wow. No całą zbroję mam przez ciebie, Nubek, zniszczoną te pinu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.